Cześć, siemanko, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek i witam w kolejnym odcinku z Rafta. Dzisiaj odwiedził nas gość specjalny. O, bączka puściła. Jeszcze ja byłem fucking pierwszy, co? I thought I was dead. Dzisiaj gramy w Rafta. Otóż to. Okej, okay, Lenek, ej, halo, co ty się kłaniasz temu pajacowi? Nie, to nazywa się Hardcore Rock. Hardcore Rock? Okej, okay, okay, moi drodzy, dzisiaj gramy z Danielem, więc może być grubo, może być ciekawie. Daniel nie potrafi grać w gry, on potrafi tylko szyć ludzi i ich otwierać i naprawiać im ciała i tak dalej, więc będziemy go dzisiaj uczyli gry. Gra na koncie Lenka, Juliana, dlatego że swojego nie ma, bo jest biedakiem. Żartowałem. Biedakiem, że mam kubek i bez wody. Musisz głośniej mówić. Mam kubek bez wody. Okej. Idę wypełnić. Muszę dać ci podstawowe. Mam słodką wodę i jest. Dobra. Muszę dać ci podstawowe itemy. Daniel dzisiaj będzie moim asystentem, bo przyjechał do Polski w odwiedziny. Ja powiedziałem mu, mordo, musimy nagrać odcinek. No i tak to się zaczęło. Ty, Daniel, ogólnie nic tutaj nie rób z tych rzeczy, z tych pieców i tak dalej. Ja ci będę dawał wszystko, co trzeba. Na początek potrzebujesz... Masz hak? Nie. Nie masz? Masz czy nie masz? Mam dwa liście, cztery deski, jakieś grzyby i kubek. Trzymaj to wszystko. Nice. To ci się wszystko przyda. Będziesz też łowił ryby. Take it. Okej. Okay. I think you have everything for start. Jest, miałem brać po angielsku. Masz wszystko, czego potrzebujesz na początku. Ale zanim do ciebie, Daniel, to muszę jeszcze ludziom powiedzieć, co tu się zmieniło. Moi drodzy, poza tym, że zrobiliśmy ten ogród ostatnio i troszeczkę się tu porozwijało, troszeczkę rzeczy i jest naprawdę fajniej. Jezu, gdzie ty łowisz te ryby, powiedz mi? Idź na bok. Idź na... Nie, zostaw, weź prawy przycisk myszki. Idź dalej i przytrzymaj, daleko rzuć. Nie, jego nie łowisz, Daleko musisz rzucić, daleko. Right click and left click, long. That's right. And now you need to wait. No, Daniel musi teraz poczekać, aż łowi rybę. Tylko musisz czekać, mordek, będziesz tak łowił. Jestem czerpliwy. Czerpliwy? Jesteś czepliwy. Czy to jest czepliwy? To co, mam prawą jak... Yeah, no, left click when... lewy przycisk myszki, jeśli będzie ci się tam ryba jakaś szalątała. A to dopiero za chwilę. O! Yeah. And you have... Dostałem? Tak, masz rybę, I ją możesz upiec zaraz. To chodź sobie upiec, patrz, przyjdź tutaj. Upiec sobie tą rybę. Jak? Wsadź ją na ruszt. Nice! Yeah, Pierre! Pozmieniałem troszeczkę rzeczy w magazynie. Wszystkie skrzynki plastikowe zamieniłem na drewniane. Kosztowało to masę czasu, ponieważ cały czas trzeba było przerzucać itemy. Plastiku mamy od groma. Nie spali się. Jak będzie gotowa, to będziesz mógł zdjąć. To będzie napisane, że jest gotowa. Plastiku mamy najwięcej, zauważyłem. Po prostu mnoży się ten plastik jak porąbany w tych oceanach. Więc nie wyrzucajcie śmieci do oceanu, bo widzicie, potem w grze mam problem z tego plastiku od zarąbania. Więc tego jest najwięcej. Niczego nie zepsuj, słyszałeś? Słyszałeś? Spójrz na mnie. Jakie tajemnice? Spójrz na mnie. Niczego nie zepsuj. Yes, master? Yeah? Yeah, no chance. What secrets do you have in this book, bud? Tam możesz odkrywać różne tajemnicze receptury. Masz hasło do komputera? Like, something like that, yeah, something like that. Okay. Nie jesteś głodny przypadkiem? Yeah. You're not hungry? Hungry? Hungry and hungry? Byłem, gdzie my byliśmy dzisiaj? Na jedzeniu. Yeah. Wusabi. Wusabi. Tu mam metale. W tym miejscu znajdują się rzeczy spod wody typu glina, miedź, piasek i suche cegły, które tu właśnie się znajdują. Nie grzeb mi tam, nie bierz tego. W tym... Ty się musisz nauczyć grać w ogóle. W tym miejscu mamy rzeczy ze zwierząt, plus też mam między innymi duży skrawek ziemi, który potem postawimy w jakimś miejscu na górze, gdyby miał więcej pięter. Tu jest plastiku z zarąbania. Jak będzie więcej plastiku, tego nie zbieram, bo nie ma sensu. Kamienie, odpadki, na górze kwiaty i nasiona, na dole deski,
tutaj liście oraz liny, w tym miejscu przepisy i jakieś inne dupsy. Zresztą będziemy to musieli łóżko dać Danielowi, bo się musi wyspać. Hello, bro. Hey, man. A propos właśnie spania, muszę mu dać. Tak, i... O, ja wyrzuciłem coś. I w tym miejscu mamy wodorosty, maść z pnączy, znaczy pnącza, no glony morskie, maść z pnączy i ogromne małże do stworzenia domków dla ptaków, w sensie... Co się stało? Ty jesteś pod wodą? Ej, odpływasz! Tratwa płynie, mordo! Gdzie jest rekin? O, shit, he's coming back! Nie! Uciekaj, chodź szybko, skacz! Jump! Ja cię tutaj chronię, no. Jump! Uważaj z tą tratwą, bo ona odpływa, mamy żagiel wyrzucony. Gdzie jest ten rekin, no? Come on, jump! No! Jump! Skacz! Dobra, uratowałem cię, a no ammo mam. Skacz! Nie mogę! Co ty robisz? No kurde, skaczę! Oh shit, on mnie... Teraz? Kurde! Nie! Skacz! On mnie ma! Skacz! Jesteś? No skocz tam! Oh Jesus Christ! Gdzie ta ryba? Co ty robisz? Ty jesteś... Oh man! Ryba gotowa? Już się spaliła, zajebiście. O Boże. Nie wchodź do wody lepiej. Ja nienawidzę śledź! Ugotowany śledź! No chance! Ale zjem. Masz, zjedz jeszcze tego rekina. Masz. Rekina zjedz. Mięso z rekina. Ja. Zabiłem go wcześniej. Zjadłeś? Tak, idę po wodę. Dobre było? Idź sobie po wodę, no. Słodką wodę, jak moje krwi. No słodka woda się już robi, już nastawiłem. Więc trzeba teraz tylko czekać, żeby się zrobiła. Wracając, zrobiłem cały research tutaj tych skrzynek, wszystko jest na miejscu tak jak trzeba. Będę chciał rozwijać ciąg dalszy, tylko musimy jeszcze pozbierać trochę surowców, więc wydaje mi się, że dzisiejsza pomoc Daniela będzie bardzo ważna. Dlatego, że dzięki temu będziemy w stanie sobie tutaj tych surowców więcej pozbierać, a to nam pomoże po prostu do rozwoju. Szczególnie drewna, to jest najbardziej dla mnie potrzebny surowiec, którego mi cały czas brakuje. Ty pokaż oko. Nie w oko. Au. Na szczęście Friendly Fire nie jest ustawione, więc nie możesz mnie bić. To są ziemniaki? Ale zostaw, aż się zrobią. No jest, pomyliłem. Glony się muszą robić. No, woda. Dobra. Jeszcze woda się robi. Zaraz ustawimy, zresztą zrobimy zaraz drugi filtr. Cztery szkła. Mam cztery szkła? W tym miejscu powinny być. Mam cztery szkła, więc mogę stworzyć. Postawimy go po drugiej stronie, żeby też Daniel miał. Ale też dla siebie potrzebuję tego więcej, więc... To jest ustawione w ten sposób, troszeczkę wystaje, a jeszcze tylko jedno, że sprawdzę. Z drewnem równo, dobra, z drewnem równo. Dani, przygotuj wodę. Przygotuj wodę. Jak ja to mam? Przygotuj wodę. Ale ja to zrobię. Mewa! Ja mam no ammo, muszę jeszcze zrobić też strzały, bo bez nich to się nie obejdzie. Jak ci idzie? I got it! Sztabka metalu 6 piór. Jak to mam wyciągnąć? Left, yeah, that's right. Nice. A nie mam szóstego skrzydła. A to zrobimy w takim razie kamienne. Watch this. Plastik, kamienny. Second barrel. Gdzie to było? Tu? Nie, tak to. Czemu nie mogę już? Ile strzał? 18, idealnie. Czego co nie możesz? No, I got it. Czekaj. You've got it. No, płynie. Co yes! Płynie? I got it. Zbieraj. Jak nazbierasz dużo, będziesz miał nagrodę. Jedzenie dostaniesz. Musisz patrz co robisz, tu ci leży hak. Ale tam zostawiłem. Right click. Ale tak se. Na jutro. Ej, rekin gdzieś nam zera. Jezu, co się dzieje? A, bo coś złapałem, nie miałem tego. Fuck. Ale dałem ciała. Dobra, ale naprawione szybciutko. Masz wodę? Masz co pić, mordo? Yeah, I'm good. Yeah? Tyle plastiku. Strasznie, nie? Oh, got it! O, podwójny! Double power! Dobrze, więc dzisiaj chciałbym kontynuować po pierwsze zbieranie surowców. To, co mi w to czym mi głównie Daniel pomoże, bo w tym się odnajdzie. Jeśli chodzi o budowę, to chciałbym też troszeczkę rozwinąć już kolejne piętra, na którym praktycznie w ogóle nie byliśmy. A musimy je rozwijać, dlatego że to pozwoli nam na dalsze działania i rozbudowę i ekspansję zarazem naszego tutaj terenu.
A więc dzisiaj będzie troszeczkę dziki odcinek z Danielem, a mam nadzieję, że damy radę. Piszcie komentarze, zostawiajcie łapy w górę i subskrybujcie kanał, by na bieżąco by was kolejne filmy z tego rafta nie ominęły. No i jeśli chcielibyście Daniela jeszcze w kolejnych filmach, to mówcie. Gdy Daniel przyjedzie, to ponagrywamy. Znalazłem malucha w Łodzi, patrz. Kogo znalazłeś? Malucha, złapałem go! Co to jest? Plastik albo odpad. Aha, zajebiście. Plastik. Czyli budujemy malucha. Budujemy nasz dom na piasku. Cena nie gra roli dziś. Ej, I'm pretty good at this. Yeah, you're not bad. Dobra. Więc tak jak powiedziałem, dzisiaj będzie gówno... Dzisiaj będzie gówno. Dzisiaj będzie głównie. Dzisiaj będzie głównie zbier... a lot of shit. We're just gonna clean up a lot of shit in the ocean. Yeah. Więc będziemy dzisiaj głównie zbierali. Zbierali i starali się rozwijać tutaj tematy domowe, które musimy sobie tutaj zrealizować. Wymaga świeżej wody. Mam świeżą wodę? Nie, nie mam świeżej wody. Wylej. Weź słodką. Pam, pam. Tutaj już wszystko jest. Nie jesteś przypadkiem głodny? Powoli będziesz. Napij się czegoś, bo zaraz umrzesz. Zaraz. Co? A, musimy iść spać, jest późno. Nie, nie mów mi, jak nie mam żyć. Muszę ci mówić, jak masz żyć, bo nie ogarniasz. W ogóle mam nadzieję, że cię słychać. O, potrójne liście. Słychać cię. Chyba. Drewna potrzebujemy dużo, mordo. A wiesz, ile mam? 14 kawałek. Kawałków. Kawałki. I ci dam 0. Gasolina. Gasolina? Popłynął. Czemu nie mogę? O, chodź spać! A, ty łóżka nie masz, mordo. Ja ci muszę łóżko postawić. Nie mam, na dole. Nie masz łóżka. Muszę ci postawić łóżko. Będziesz spał na dworze, okej? Okay? What? No bo w domu nie ma miejsca, mordo, w domu nie ma miejsca. No jak pies. Nie, nie, jak dobry kumpel. No, przy ziemniaczkach będziesz spał, tutaj, może być? Gdzie? No zobacz, jak fajnie. Fajnie, nie? Wolę przy ognisku. Przy ognisku wolisz? A to nie będzie przejścia. Get your feet out of my face. Jesus Christ. Idziemy spać. Śmierdziało. Takim śledziem. I hate śledź so much. Nienawidzisz śledzi, naprawdę? Śledzie są dobre. To jest jedyne polskie jedzenie, co nienawidzę. To jeszcze... jak to jest liver? Jesus. Liver. Wątróbka. A serca? Widzisz serce? No serca są dobre. Serca kurze na przykład. Jesus, no. Yeah, it's good. Ja, yeah, jak jesteś jakiś cannibal. Kanibal? A co ma kanibal do tego, że jem serce kurczaka? No, zapytaj się kanibala. Nic w tym złego. Zapytaj się kanibala. Straszna mgła. A, no żagla nie ma. Bo ten osioł wypadł i zapomniałem go nastawić. 20 kawałek drewna. Idiot. I zaraz wybuduję sam raft. Super. Daleko. Nie da się. Nie da się, żebyś wybudował osobno. Niestety musimy budować tutaj. Ale zaraz będziemy budowali, więc zbieraj surowce i pomożesz mi w budowaniu. Będziemy robili jakieś tutaj rzeczy zaraz, żeby pobudować i porozwijać naszą bazę. No bo musimy tutaj działać w tym temacie, mordeczko kochana. Spadłeś! Jezu! Ugryzł cię? Ugryzł, nie zdążyłem cię uratować. Uważaj z tym wodą, to jest niebezpieczne. It's not safe for you. You're not my mother. You're a beginner, bro. Pamiętaj o tym. Cię rekin zje, to nie będzie cię w ogóle. Tak? To jest tylko one life. Really? Yeah. I co? No jak umrzesz, to umrzesz. No będę cię musiał pochować i... Serio? Yeah. Ale gdzie? Po właśnie wodzie. No. Autentycznie. I nic z tym nie zrobisz. I co? Musiałbyś... Nie, dla ciebie koniec, nie? Cóż mogę zrobić? Spójrzmy na tą górę. Na górze mamy dosyć dużo miejsca, ale będziemy tutaj tak robili tę ekspansję na między innymi tą strefę. Więc tu będzie bardzo duży poziom. Na tym poziomie będziemy mieli duże ogrody, na tym poziomie będziemy mieli oczywiście też drzewa i wszystkie inne potrzebne nam do rozwoju rzeczy, które będziemy mogli zrealizować, zbudować, mieć. Co jest bardzo istotne. Jak mogę zjeść te... Daj sobie na dół do paska. Tab. I na dół spuść. Potrzebujesz to mieć in the hand. You need to take it from inventory.
to hand, and now you need to eat this fast because you are dying, bro. A co ty jest, odpadki? I musisz wodę wypić, szybko. Weź tą wodę, szybko. Bo zaraz zdechniesz, stary. Po drugiej stronie, tutaj, w tym miejscu, tu jest świeża woda. Oh Jesus, oh Jesus, już widzę ślepy. O jeny. Oh man. No już powoli umierasz. Widzę, widzę u niego komputer, bo siedział obok mnie, więc wszystko widzę. Better? Yeah, better. Czekaj, idę po buraki. Idę po buraki, a on się tu długo robi, idź. Jeszcze zostaw. To są surowe? Ja, musisz poczekać. Aha, nie, buraki są usmażone, a tam wstawiłem. Ktoś mi to wziął. Także, a daj mi wszystkie drewna, jakie masz. Jakie masz? Wsadził buraki. No i robią się. No i co? Robią się. Daj mi, wyrzuć drewno, które masz całe. Nie mów mi, jakie mam żyć. Mam 20 kawałków. I za ile? Dawaj, dawaj, bo muszę budować. Jak? Nie, wait. Sorry, wait. How? Dobra. Jezus. Uderzyłem skrzynkę. Nie mów tak brzydko. Sorry. Sorry for that. Wake me up when September ends. I to było z jakiejś piosenki, nie? Z czego to było? Nie wiem. Give me a second, please. Muszę to tu powyrzucać. Możliwe. Zielony dzień. Tak. Zielony dzień tak śpiewał. Give me a second, bro. Give me a second. Ty masz 17 ziemniaków? Ale surowych. To trzeba jeszcze zrobić. Ja mam 0. A to są surowe, to trzeba jeszcze zrobić. Dobra, ja mam 0 jedzenia. No bo tak już z tobą jest, no. Nawet się nie chcę podzielić jedzeniem. Jak to? Mam surowe. Tu masz już ugotowane, masz, trzymaj. Czemu ty znów śpisz? Zmęczony jestem. Zmęczony jesteś? Zaraz pójdziemy spać, Danielku, zaraz pójdziemy spać. Trzymaj, masz, zjedz to. Daj mi drewno. Bo będę budował teraz... otwórz inwentory. Swój plecaczek otwórz. I... Drewno. Na dole masz drewno, 20, no. Mhm. Bardzo dobrze. I teraz muszę robić... I need to make a roof, look at that. On the top. Bam. Bam. I w ten sposób będziemy sobie to budowali. Tutaj i tutaj również. Teraz potrzebujemy już robić palisady tutaj, żeby to wszystko miało ręce i nogi. To musimy oczywiście praw fizyki się trzymać. Aby tak zrobić, to musimy mieć dużo gwoździ, bo gwoździe pozwolą nam na budowanie tego, tych palisadek całych, a gdy będziemy je robili, to będziemy mogli postawić kolejny poziom. No bo jednak to się musi jakoś trzymać, nie? I trzymać kupy. Więc musimy kłaść tak naprawdę. A nie, nie musimy kłaść co każdy. Sorry, zniszczyłem. Znaczy zepsułem. Czy zwaliłem, o to chodzi. Ale gdyby postawić tylko na środku. Tak, to wystarczy. Na środku i na środku. Mhm. Teraz malutki. Bam. Bam. Look at that, bro. I robimy teraz takie czary mary, że tutaj, tutaj i tutaj sufitek. A to będzie ładnie wyglądało. Już mi się to podoba. W tym miejscu postawimy obok filtra chyba, żeby tutaj w drodze nie wstawiać. Chociaż... Nie, okej, okay. To jest dobre miejsce. Ja robię dach. Widzisz to czy nie? A, desek mi już brakuje, muszę iść do magazynu jeszcze po deski. Tylko jeszcze wezmę tą maś. Dobra. Tu już też są ziemniaki gotowe, ale ja sobie wezmę, bo już głodny jestem. I zrobię ci kolejne, żebyś też sobie zjadł zaraz. Możesz te rzeczy dalej zbierać, bo to nam się zaraz przyda. I zaraz pójdziemy do oceanu. Będę cię chronił przed rekinem. I... Excuse me? Wiem, że to się może ci nie podobać ten pomysł. Ale dasz radę. Będę cię chronił przed rekinem. Będę cię chronił. Nie zjecie, spokojnie. Z deską i z liścią. Nie zjecie, będzie dobrze. Ochrona, tak. Ale masz dzidę, przecież dałem ci dzidę. O co narzekasz? Okej, okay, jak to teraz zrobić, żeby to miało ręce i nogi? Z pewnością musimy tutaj stawiać. 1, 2 dalej, czyli w tym miejscu. Oho. Teraz możemy zrobić dużo sufitu. Więc jazda i jazda. To mi się podoba, wreszcie coś tu się dzieje. Dużo, bardzo takie widoczne zmiany następują. Tylko czemu mi to w tym miejscu się chce tutaj tworzyć? O, dobra. Tu jeszcze nam brakuje.
tu i tu. Okej, okay, dobra, czyli potrzebujemy jeszcze zrobić dwa paliki. Ej, ej, rekin. Grary kill. O, zdech. Zdejmij maszt szybko. Do masztu idź. Co? Idź do masztu. Czemu? Do masztu idź. Ja? Zdejmij go na E. Dobra? A, już go wziąłem całego. Już płynę do ciebie. Ej, there's an island there. Ja. Płyniemy na wyspę. Dobrze, że zauważyłeś. To wykorzystamy ją w takim razie. Idealnie na nią płyniemy. Super. Super trooper. Cztery deski, babe. Budujemy skręcimy trochę. Dam radę tam wejść chyba. Jak mi się wydaje. Anchor? Jak jest anchor? Kotwica. Kotwica. Tu mam tylko taką standardową kotwicę, taką słabą. Yo, patrz pod wodą. Fuck, kamienie. No, jest to. Fuck. Już idę. Anchor. I know. No i zaraz nasz, ja już nie podpłynę. Jest. Okej, okay. Wejdziemy z dachu. Jest dobrze. Jest dobrze. O Jezu, jaki to był stres, myślałem, że nie zdążę. Ale jest dobrze. Zdążyłem. No zacumowaliśmy, mordo. Tylko weź się napij i zjedz coś, bo to daj znowu masz pusto. Tego buraka. No przecież zrobił się, weź se go. Ja widzę, że ty pijesz wodę, a nie wkładasz tam tej nowej, słonej, ty ośle. To trzeba się, to musi się robić. Potem ja przychodzę i wody nie ma wcale. Ja jestem gościem. A, ty jesteś gościem, ja jestem gościem, ty jesteś gościem. Ty jesteś gościem. Widzisz, jakbyś nie mieszkał w Anglii, to byśmy sobie tak codziennie grali, się przytulali. Wiesz, że ty w tej grze jesteś dziewczynką, a ja chłopcem, nie? Kto? Ty w tej grze jesteś dziewczynką, a ja chłopcem. Serio? No, zobacz. Odwróć się. Nie ma długie włosy? Co? Na masz krótkie włosy, ale jesteś dziewczynką. Oje, cycki, man. Look at those bad boys. Okej, okay, come on, upstairs. Chodź do góry. Idziemy tutaj. I teraz musisz zrobić takie kamehameha! Aj! O Jezus, nie. No, Jesus. Jeszcze raz. Trzeba to jakoś wypracować. Ja kucnę, a ty wejdź na mnie i skocz. Wejdź na mnie i skocz. No, jeszcze raz. Jak kucnę? Spadłeś. To ty kucnij, na kontrol. Ty mi kucnij tutaj, no. W narożniku. O, i tak zostań. Fuck. Wait for me. No, ruszyłeś się! I didn't move. Seriously? Wydawało się, jakbyś się ruszył. Już idę. One more time. Dobra, jestem. Hello! Patrz, co teraz robię. A, ty też tu musisz wejść. Bo nie wejdziemy. No. Też tu musisz wejść. To robimy drabinę, okej. Okay. Bam. Get back, come Glitch. On. Mamy już tutaj, chodź. Glitch, I'm stuck! Gdzie? No, you don't stuck. I'm stuck. Just go. Where? Up. I'm stuck. Jump. Glitch. Rzeczywiście. Kamień tu! Mnie zabiera! Jak cię zciągnęło! Jesus! Szybko, rekin! What is it doing? Płyń! Ale coś ci się podziało dziwnego, rzeczywiście. Jaki bug. I glitch naraz, i w ogóle wszystko naraz źle. Dobra, chodź jeszcze raz, patrz, zrobiłem tam wszystko tak jak trzeba, żeby działało. Oh, there's a ladder. Yeah, I'll make that. To drzewko zdejmiemy. Tak, nie wiem. I teraz tak, kucnij w tym miejscu, bo tu już nie damy rady razem wejść. Bo tu już się nie da zrobić ladder. O, weź to, come on, arbuza, take it. Wszystko, no. Bo ty masz miejsce, jeszcze to? Halo, nasiona arbuza. Great. I kucnij pod tą skałą, ja tam wejdę do góry, zobaczę, co tam się będzie znajdowało. Żółty kwiat mam, spokojnie. Ja ci jeszcze dam to, weź to. Kwiat. Weź to, bo ja ci podaję rzeczy, podaję ci rzeczy. Weź to, pozbieraj to. Ej, bro. Take it all. Mhm, i kucnij mi tu. Zaraz sobie tutaj kwiaty pozbierasz. Dziękuję. Co my tu mamy? Śruba, lina, gwóźdź, deska. Okej, okay, całkiem spoko, lucik. Not the bed. Mamy ananasy jeszcze wzięte. No i drewienko pozyskujemy. A, tu będzie mango. Okej, okay, mordo, muszę coś ci jeszcze podać, widzę.
I to bardzo, ojeny. Łap, wrzucę ci z góry. Zjedz go sobie, ananas. Eat it all. Where is it? No rzuciłem, skrzynka taka biała. Ale nie widzę. Mango. To znajdzie. Ale nie widzę w moim inventory. You need to... No widzisz, na dole, nie, to, na dole to masz... jest żółty kwiat. Open inventory. No masz ananas. Przerzuć sobie i zjedz. Liść palmowy też się przyda. Jeszczymy kolejne. Co tutaj? Deski się już nie mieszczą? Naprawdę? Oż kurde. I kokosy. Deski i kokosy. Będę musiał Danielowi coś rzucić. Daniel. Złap nasiona ananasa. Take it. Coś tu jeszcze nie poznajdowałem. Kokos się nie mieści teraz. Gwoździe. Nie mogę już nic zestakować. O, liście mogę wywalić. Bam. I kokos ważniejszy. Mogę sobie też zjeść przy okazji. Już jest ciemno jak w dupiu. Żółty kwiat, nie chcę. Drewno więcej. Potrzebujemy drewna, to jest bardzo ważny surowiec. Bez niego ani rusz. Nasiono palmy, mam już dużo nasion, więc nie ma problemu. Deska jest najważniejsza. Deski mi nie wyrzuca, mango mi wyrzuca teraz, liść palmowy, mango znów. I deski znów wzięło, perfekto. No dobra, tyle wystarczy. Więc nie potrzebujemy. Pod wodę z Danielem nie wiem, no boję się trochę iść. Może w następnym odcinku. Dobra, w następnym odcinku. Ty będziesz chciał pod wodę wejść? Wow! Nice! You have it. Akurat plastik mam najwięcej. Nice! You are great catcher. Dobra, wracaj na łajbę. Do spania. Już! Już! You're not my mother! Do budy. Przepraszam, to było niemiłe. Do spania. Chodź. Tutaj. Chodź. Chodź, tutaj. Dobry. Dobry Danielek. Taki słodziaczek. Wstaję. No, apparently not. Moi drodzy, taki dziki trochę odcinek z tym słodziakiem tutaj, który mi troszeczkę towarzyszył. Pozbieraliśmy trochę surowców, pozbieramy jeszcze, a w kolejnym odcinku ruszymy pod wodę? What? Czy ruszymy pod wodę? Stary, ja już jestem pod wodą. Oh! Kurczę, muffler from a car! Yeah! Mustanga znalazłem! Wydech z Mustanga. Jak to wziąć? Hak i przytrzymaj. Nie można. Można. O, no, ale musisz widzieć, kółeczko musi być pełne, nie ruszaj się. Oh shit, tlenu nie mam. No to w górę i znów z powrotem. Control, bo... control. Look at that. Control to down. Spacja tu, tu... O! Oh! Jesus shit, Christ! Okej, okay, ja to pierdzielę. Ale się zesrałem. O Boże, stary. Jak się wystraszyłem. Gdzie jest? Płynie znów. Płynie znów. Ale to jest gnój. Chodź do góry, chodź. Nie. Chodź do góry, szybko. Ja, wracaj szybko. On przez skałę przepłynie, uważaj. Dobra, płynie. Oh shit, this coming. Prosto na mnie. A miałeś farta, bo cię obroniłem. Where is he going? Tlen, pamiętaj o tlenie. Idzie. Zabijemy go jeszcze. Tlen. Pamiętasz o tlenie? Płynie. Dobra. Wracaj, nie tak głęboko. A, goni cię! Dobra, oszczędziłem cię. Nie, czy oszczędziłem, uratowałem. Ale poszedł pizdziec trochę. Idzie. Muffler to się... O Jezu! Ale cię zaatakował, o Boże. Żyjesz? Come here, buddy! Come here! A nie ugryzł cię? Nie. Zaraz go zabijemy. To jest jeszcze tylko kilka chwil. Oh shit. Okej, zabity. Bij go. Bij go i zbieraj mięso. Oh, daj mi to mięso. Give me that meat, buddy. Teraz te strzały szybko pozbieram.
Jak habit. It's all. To wszystko. Moi drodzy, wracamy na tratwę. Zabiliśmy rekina, cudownie. Nie mamy co pić, ty też nie masz co pić. I co jeść, więc musimy sobie zjeść. Troszkę tu się jeszcze szybciutko ogarniemy. I moi drodzy, chyba nagram z Danielem jeszcze drugi odcinek, jeśli będziemy jeszcze mieli siłę, bo już jest późno w nocy. Więc to wszystko. Jeśli podobało się, zostawcie łapkę w górę, piszcie komentarze i subskrybujcie kanał, by być na bieżąco! Tak? Bał się, ja patrzę tam, ale zapomniałem, że tu zabijemy rekina. Hi mom. To wszystko, trzymajcie się, cześć, na razie.